Dziś zapraszam na film, na którym opowiem, jak powstają rolki do szlifierki taśmowej. Tu widzicie rolki gotowe. To jest rolka cylindryczna Fi49. Robię z wałka Fi50. Długość ma 55. Dlaczego 55, a nie 50? No dlatego, żeby pas chodził po środku rolki i nie, jak to powiedzieć, żeby się nie niszczył po krawędziach. No to są dwie rolki cylindryczne, a ta jest rolka baryłkowa, która służy do prowadzenia pasa. A teraz wszystko po kolei. No tu mamy przykład rolki baryłkowej. Tu jest podtoczone podłożysko na średnicę 35, to są łożyska 6202 z zetkami. Średnica w otworze łożyska jest Fi15. To są dwa łożyska. Łożysko jest z jednej strony i z drugiej strony. To są wytoczone, jakby powiedzieć, o krawędzie. Tutaj jest Fi30 otwór zrobiony, no żeby łożysko, jak się wciśnie na prasie, żeby mogło się opierać. Dodatkowo tutaj najpierw tak. Najpierw jest wałek, później zakładamy łożysko i pomiędzy tymi dwoma łożyskami jest taka tulejka dystansowa. O, ona jest luźno, ale ona później zostaje ściśnięta, o tutaj zobaczcie, przez te dwa łożyska. I dzięki temu, jak tu przykręcimy sobie nakrętką, oczywiście nakrętka jest w komplecie i wtedy mamy pewność, że i zewnętrzną krawędzią, płaszczyzną i środkową jest trzymane łożysko, także nie ma naprężenia w środku na rolki. O, to tak by wyglądało powstawanie rolki do szlifierki taśmowej. Dziękuję.